Witajcie. Dzisiaj przyjechały kolejne mróweczki do mnie w takim pudełku. Także starałem się tutaj troszeczkę tak ustawić, żeby było dobrze widać. O. Mieliście kiedyś taką zastawę? Zobaczę, etykieta była na górze, ale nie wiem, czy skrzynka nie jest odwrócona. Super. Widzieliście? Pierwszy raz coś takiego mnie spotkało. Na pewno się skrzyneczka przyda. No i co? Otwieramy. A jeszcze został kawałek folii. Zobaczcie, jak w muzeum. Jest dobrze zabezpieczone. Wszystko w otulinie. Dokładnie tak, jak wy dostajecie ode mnie. Także wyciągnę sobie to wszystko. Dobra, pozwolicie. I będę to układał i zaraz będziemy po kolei oglądali sobie, czy wszystko żyje. Mamy. Zobaczcie, tak wygląda w środku jeszcze, jak poukładane. Kurde, powiem wam, życzyłbym sobie, żeby wszystkie mrówki tak przyjeżdżały. No ale jeżeli ja bym sobie tego życzył, to zapewne wy również. Oczywiście wszystko można zrobić, wszystko można zorganizować, ale niestety wszystko na pewno by dużo, dużo więcej kosztowało. Dobra, odkładam pudełko i bierzemy się za przeglądanie poszczególnych kolonii. No dobra, powiedzmy, że jestem gotowy i jedziemy z pierwszą kolonią. Z tego co wiem, to wszystko jest dokładnie to samo. Zobaczcie, zafoliowane. Jeszcze w środku mamy papierek. I jeszcze folię. Przemrozków nie było dużych, ale kurczę, zobaczcie. Wygląda, mamy. Aj, dobra. Watę wyciągnęliśmy, ale mrówka nam nie uciekła. Dobra, może łatwiej uda nam się znaleźć inną, może być jakieś szkło. Dobra, przyznaję się, popatrzyłem już w tą stronę, co trzeba. Mrówka jest tutaj. A tamto to były ścinki. No już na pewno wiecie, co to jest. Światło mi się odbija. Może uda nam się tak zrobić. Lecimy teraz z następnymi koloniami. Dobra, może potem troszkę rozjaśnimy. Mrówka się chowa. Niestety wystawiona na promienie słoneczne, ale widać, że jest ok. Dobra, mamy następną. Dobra, z tej strony nie ma. Mokre, nie wiem, chyba resztki po jedzeniu. Gdzie mamy to cudo? Tutaj. Z jedną mrówką. Zobaczymy, czy uda nam się troszeczkę to zbliżyć. Super. Kolonia na plus. Dobra, kolejna kolonia. Kolonia, czy mrówka? Nie, mamy królową. No, zobaczcie, teraz dobrze ją widać. I robotnica z poczwarką. Ok, korków nie będziemy poprawiać, jest super. Ok, kolonia. Muszka, owocówka do karmienia. No i mamy tutaj królową z robotnicą i z potomstwem. Super fajnie, widać, że złapana albo odłowiona jakiś czas temu. Dobra, zostaje. Dobra, i patrzymy w ostatnią. Nie będę pokazywał wszystkich. Bo to troszeczkę będzie mijało się z celem, żebyśmy patrzyli. Ale zobaczcie. Dosyć.
możliwe. Super fajne mrówki dendrofilne. Tutaj potomstwa nie widzę, ale dokarmimy je na pewno i zostawimy na jakiś czas. Będziemy obserwować to potomstwo. 16 kolonii, wszystkie żywe. Super fajnie, dziękuję ślicznie za wystawę. Mam nadzieję, że dla przyszłych hodowców będzie to pożytek. Mamy wśród tych 16 kolonii, właśnie królowych, udało się znaleźć dwie, znalazły się dwie kolonie. Tu mamy dosyć dużo potomstwa. Mam nadzieję, że ta robotnica tutaj na wacie to nie jest królowa, chociaż nie, rozmiarowo nie powinna być. To jest królowa na pierwszym planie teraz, to największa. Ewentualnie możemy dodać jedną przegródkę. To jest próbówka chyba 12 na 120. Także póki co chyba kolonia zostanie tutaj. Nie będę się szarpał. Niech kolonia się ustabilizuje. No i tutaj bardzo miłe zaskoczenie. Kolonia, która myślę ma z 30-40 robotnic. Ona jest w próbówce 20 na 200. Duży zapas wody, około 7 cm. Wata jeszcze nie wygryziona. Mam nadzieję, że te ścinki korkowe tutaj, te przerobione przez Colobopsis, nam nie znikną. Cała komora tego gniazda korkowa to ma gdzieś 7, może 8 cm. Robotnice gdzieś mi tutaj biegają. Zresztą chyba wydrążyła sobie ten kanalik. Chociaż nie, myślę, że zostało nacięte, ale super świetny pomysł. Zawsze formowałem komory w kształcie litery U, wykładane korkiem i zamykane takimi tymi korkami nacinanymi tutaj. Myślę, że przy tych koloniach, które mam, które nam się tutaj będą rozwijały, no to będziemy je w ten sposób adaptować. Jest dosyć dużo miejsca i mrówki będą na pewno mogły sobie drążyć w tym korku komory i na pewno wystarczy na kilkadziesiąt, może kilkaset robotnic, jeżeli nie będzie za dużo zanieczyszczenia. No z doświadczenia przynajmniej mojego, no to Colobopsis dosyć trudno się przenosi. Zarówno ten nasz europejski gatunek truncata, jak i azjatycki Leonardi, tylko że tamten jest dużo większy i jest mniejsze ryzyko uszkodzenia robotnic czy królowej przy przenoszeniu do nowej próbówki czy do nowego gniazda. Ponieważ te mrówki widzimy i mniejsze ryzyko jest, że je uszkodzimy przy wyciąganiu. No tutaj osobiście nie pokusiłbym się, żeby wyciągnąć te mrówki pensetą czy wkład korkowy, który tutaj jest, bo podejrzewam, że na tej szybie to by tutaj została dosyć tłusta, duża plama. Także super fajnie, jestem zadowolony z tej dostawy. Czekam na następne mróweczki, a my widzimy się już wkrótce na kanale. Jeżeli materiał Wam się podobał, to komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Miłego, pozdrawiam Was, cześć.